Siemanko, z tej strony Forever. Gwoli przypomnienia, wraz ze stroną CaseDrop organizujemy dla Was giveaway na tą kostkę. Jest to trzeci opening z giveawayem, więc zarazem jest to też ostatnia okazja na zgarnięcie tej kosy. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, suba na tym kanale, ponieważ kosa trafi do jednego z subskrybentów kanału oraz otwórzcie sobie darmową skrzyneczkę z pierwszego linku w opisie. To natomiast jest warunek CaseDropu. Także jeśli koska Ci się spodoba i chciałbyś lub chciałabyś ją zgarnąć, to wiesz co robić. To wszystko z mojej strony, a teraz zapraszam Was na filmik. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Forever i zapraszam Was do świątecznego openingu ze strony casedrop.eu. Moi kochani, tutaj już widzicie, że bałwany, wszystkie takie można powiedzieć świąteczne akcesoria, świąteczne grafiki zostały dodane. Zostały też dodane świąteczne skrzyneczki, które dzisiaj będziemy oglądali. I jak widać, mamy też nowy giveaway na Huntsman Knife'a Slaughter i giveaway kolejny właśnie na kolejną kostkę, drugą, jeśli oczywiście dopłacicie sobie tutaj 50 zł i będziecie otwierać skrzyneczki na tej stronce. Także bardzo serdecznie Was zachęcam. Mamy też dzienny bonus, który sobie właśnie otworzymy i założę się, że wypadnie całe 2 grosze. Skina ani razu nie patrzcie, 8 groszy, kurczę, tam zaraz obok 5 dyszek było. Także bonusik możecie sobie otwierać. Jak widzieliście też pewnie na samym początku filmiku, jest to trzeci opening, w którym rozdają kostkę. I ta kostka będzie taki akurat dla nas prezent od Case Dropu, ode mnie i od Case Dropu dla Was pod choinkę, ponieważ tak staraliśmy się mniej więcej z tym openingiem ruszyć ostatnim właśnie z tej stronki, żeby mniej więcej na okres taki świąteczny wrzucić dla Was ostatni filmik. Także w gwoli przypomnienia, mamy tutaj też premium konto, możecie sobie upgrade'ować, żeby móc ulepszać sobie skrzynki. Możecie też mieć tutaj dostęp do skrzynek premium, więcej końców za otwarcie skrzyneczki. Dostęp właśnie do tej loterii, gdzie akurat był ten drugi Falcon Knife Slaughter do wygrania. Macie też lepszy drop w dziennym bonusie i w zniżkach. Jak na razie tego dziennego bonusu nie oświadczyłem, najwięcej o chyba 8 czy 10 groszy udało się, że powiem, otworzyć. Możemy też sobie doładać konto PaySafe Cardem, przelewem, mBank, jakieś wizy, niewizy, blikiem i tym podobne. No i oczywiście możecie też kliknąć sobie tutaj w odbierz darmowe skrzynki z moim kodem referencyjnym, który też jest w pierwszej opisie, w pierwszej linijce tego opisu pod tym właśnie filmem. Także zapraszam Was serdecznie do otwarcia darmowej skrzyneczki. Jeśli tą darmową skrzyneczkę otworzycie, no to bierzecie z automatu udział w tymże giveawayu. No i im więcej tych skrzynek otworzycie, tym macie większe szanse, jak widzicie, procentowe na udział i też wygranie oczywiście tych kosek. Gdyby nie wy, to bym nie ogarnął, że tutaj akurat wygrałem pewnego razu Asimowa, którego zdobyłem. I jeśli akurat wygracie jakiś giveaway, no to możecie pisać do supportu, że jesteście z takiego i takiego giveawaya, wygraliście taką i taką kosę. Jesteście na stronie głównej, no to wtedy oni wam tego skina automatycznie sami przysyłają. Też na początku zastanawiałem się, jak zdobyć w ogóle tą awkę, jak ją odebrać. No to właśnie przez kontakt z supportem. Każdą skrzyneczkę sobie otworzymy teraz po parę razy. No nie spodziewam się żadnej kosy w tymże openingu, aczkolwiek w tym filmiku, że tak powiem, podsumowując, będzie do wygrania darmowa kostka, czyli właśnie to jest ten giveaway, który akurat wraz ze stronką dla Was organizujemy. Także to jest dowód, że kostkę można wygrać za darmo w CS-ie. I to u mnie na kanale. Już tak otwieram i otwieram te skrzynki pod 4 sztuki, jak na razie same te graffiti w ogóle wypada. No autentycznie 4 sztuki. Dobra, jak nie dam rady wygrać, czy zdobyć żadnej kostki z tej skrzynki, to inno lecimy dalej, no bo tych świątecznych troszkę jest. No i lipa. Skrzynko Fade. Daj mi nóż. Daj mnie nóż, Bożem spragniony jest. Kurde, znowu to samo graffiti. Co to jest w ogóle na tym graffiti? Karambit, kurcze. No to kosa jest gwarantowana, prawda? Ale nie powiedzieli właśnie w jakiej postaci.
Czy to jest po prostu skin do noża, czy po prostu jakieś durne graffiti? Już wolałem chyba to graffiti, gdzie było napisane GG. No chociaż wtedy... Jest kosa, kurczę. Sprzedaj. 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 Koska 400. Zyla, Ziko, Zeta, jak kto woli. Za skrzyneczkę o wartości 30 zł. Jestem na tak! Nie wiem jak wy, ale ja jestem na tak! No i to już jest chyba za dużo z tej skrzynki, także lecimy dalej. Skrzynia bałwana, co ty tutaj oferujesz? Nie ma żadnej kostki, ale może sobie otworzymy prewencyjnie na razie jedną taką skrzyneczkę. Case hardener, gdyby wypadł. Nie no, to P90 to... Mech. Sprzedamy. Otwórzmy teraz może 4. Może coś poleci więcej z tej skrzynki. No nie spodziewałbym się jakiejś rewelacji. To sprzedamy. Kurczę, to w Star Treku poleciało. Yellow Jacket to jest ten żółta kurtka. Czy tam kamizelka. Będzie mi ciepło w zimę chociaż. Z taką CZ-tą. Awupka. Coś będzie chyba fajnego. Dobra, może być. Takie skiny, powiedzmy, mniej więcej w podobnych cenach z takich skrzynek będę zostawiał. Może coś się ulepszy, może jakaś kosa wypadnie. Kolejna. O, jest Baskill. Chyba ten jest droższy. O kurcze, Minimalware. To takie drogie? Dobra, otwórzmy sobie jeszcze raz te 4 sztuki. No i lecimy do kolejnej skrzynki. Znowu MK. Super. Tym razem troszkę tania, to sobie zostawimy Factory Neon i lecimy dalej. Skrzynka Kevina. Kevin sam w domu, a Kevin sam w domu ma Crimson Weba w Star Treku. No nieźle. Kevin się dobrze bawi. Z taką kosunią. Kurczę i patrzcie, kałaszka też ma. Bierem jeszcze raz i to w Battle Skirt prawie stówka. Super. Super, Kevin daj koskę, myślę, że no, nie potrzebujesz takiej kosy. Jeszcze w Star Treku. No to też w Satraku za 19 sobie zostawimy może do ulepszania. Otwórzmy sobie jeszcze jedną. W ogóle powiedz, czemu ja pojedynczo otwieram? No właśnie, Wormgad. Nara. No i skrzynka świętego Mikołaja. Ho, ho, ho. Lecimy z tematem. Tutaj Dopplerek fajny. Wildfire. Gdyby Awka poleciała, byłoby super. No ale oczywiście musi lecieć P90, bo jakżeby inaczej. Dobra, jak to się mówi? Do 4 razy sztuka. I... No i nic. Kurde, jakie to ceny ma w ogóle. Dobra, te za 2 dychy sprzedamy. I lecimy dalej. Z kolejnym... otwarciem 4 skrzynek. Dajcie jakiegoś czerwonego skina. Koska też może być. Nie pogardzę, co tam. Kurde, już myślałem... Kosa, ty! Ja myślałem, że tamta mi przeleciała, wleciała druga. Statraku, kurde bele. Jeszcze raz, ty, ja myślałem, że tamta kosa, ten Tiger Tooth, o Jezu, Shadow Daggersy, że mi przeleciała, to patrzę pod spodem kolejna kosa. Druga, emeczki, będą do ulepszania. Dwie takie same. I słuchajcie, jak nic po prostu, wszystko mi leci, no może nie wszystko, ale większość leci mi w Statraku. Ja cię kręcę. Kosa w Statraku, Emki w Statraku. Nie przedawajcie tego Galila w Statraku, ale nie będzie nic w Statraku. Galil w Statraku! O cie panie, kurczę, ta skrzynka świętego Mikołaja to jest po prostu fest. I koska, i Emki, i w ogóle. O matko, teraz to już przesadziłem chyba. Nie, skrzynka Mikołaja jest fe. Jest niedobra, jest fe. Nie, skrzynka Mikołaja jest fajna, jest spoko. Można ją sobie otworzyć, jest okej, okay, jest git. Jest okej. Okay. Jest spoko luzik. No ta skrzynka jest do dupy. Dobra, podsumowując nasz drop, to jest on właśnie. Ta kosa została z poprzedniego akurat openingu, więc sobie może ją ulepszymy. A taka pierwsza koska na spalenie, co tam. Spoko.
Że jak uda mi się coś ulepszyć do kosy, to zaraz wam szybko pokażę. Bo to troszkę potrwać może. Dobra, tak się przedstawiają skiny po ulepszaniu, czyli nic żeśmy nie ulepszyli oprócz tamtej koski wcześniejszej, także chyba trzeba po prostu sobie coś jeszcze otworzyć. Dobra, skrzynka rażenia. Lecimy z tematem. Coś takiego by się fajnego przydał, jakiś taki lorek. O właśnie, lorek. Tia. Ta skrzynia tygrysa nigdy mnie nie zawiadła, tutaj całkiem spoko skiny leciały. Typu kałaszek, jakaś koska. Jakaś MK, Battle Scare to chyba jest. No właśnie. A tak tą skrzynkę zachwalam, że taka fajna. A tu Gucio leci. O Boż! No w końcu może jakiś Factory New teraz? Może być. Dawaj, jeszcze pan coś. Jeszcze jedna. Przyda się. Kałaszaka bym chciał. Kałaszaka. Oj, chyba nic. Nic z tego. Sprzedamy. Ostatnia szansa. Może kosa. Błagam, proszę. MK. Jak w Staterako to bierę. Może teraz? Dobra, jest. Okej. Także wydaje mi się, że chyba na tym sobie skończymy. Coś zaraz jakiegoś sobie skina może wypłacę. Coś się ogarnie zaraz. Także widzimy się za chwilkę. Okej, także jak widzicie, taki skin się teraz wypłaca. M4A4 The Emperor Wellworn. Tamtego kartela sprzedałem. Też sobie zostawię na pamiątkę. To chyba tej nigdy nie sprzedam, bo wydaje mi się, że za droga. Za rzadka i ogólnie, że tak powiem, taka kosa się już raczej nie trafi z ulepszenia, także tą sobie zostawię. To może jak będzie brakowało gdzieś kasy tam na jakieś skrzynki, to tą sobie sprzedam, ale ta będzie jako taka moja pamiątka. Także odbierzemy sobie skina i widzimy się w grze. Dobra, akceptujemy ofertę i lecimy z odbiorem skina. No jesteśmy już w gierce, mamy odbiór właśnie naszego skina, naszej emeczki. To jest właśnie ta Battle Skirt. Także jeszcze raz dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmiku, przypominam właśnie o giveawayu, czyli łapka w górę, sub, przede wszystkim komentarz, no i przede wszystkim też sub, bo będę akurat starał się rozdać tą kostkę z giveawaya z początku filmu osobom, które mnie po prostu subskrybują, które są ze mną na tym kanale i oglądają po prostu moje filmy. Także to wszystko, dzięki serdecznie za ten opening, za... że powiem całą przygodę, jeśli chodzi o otwieranie skrzynek. Dużo wam też życzę zdrowia i pomyślności, żebyście spędzili ten czas z rodzinką po obejrzeniu tego filmiku. Macie zostawić łapkę w górę i iść do rodziny i spędzić ten świąteczny czas właśnie z nimi, czyli z ludźmi, których kochacie i którzy kochają was. Także ja was też kocham, trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!